namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Paweł Albrecht, przedsiębiorca. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja wszystkim nowym subskrybentom kanału Nam Zależy, bo trochę ich przez ostatnie 2 lata przybyło. Przypomnę, czy może bardziej poinformuję, że do niedawna byłeś rekordzistą naszego kanału, jeżeli chodzi o ilość wyświetleń. Chyba dopiero tak 2-3 miesiące temu przegonił cię dr Mentzen ze swoim filmem o podatku VAT i o tym, jak on jest wyłudzany. Nasze nagranie sprzed 2 lat zobaczyło prawie 400 tysięcy osób. Tam wtedy wiele osób komentowało, wiele osób się w tamto nagranie angażowało. Rozmawialiśmy o tym, jak łatwo zarabiać jest pieniądze. Dzisiaj postanowiliśmy powrócić, może uda nam się odpowiedzieć doktorowi Mentzenowi i jeszcze raz przebić go wyświetleniami. Także robimy miniserię filmów. Dzisiaj część pierwsza, gospodarka. Powiedz, jakie ty masz poglądy na temat gospodarki? Jak powinna gospodarka działać? Witam wszystkich serdecznie. Ponownie cieszę się, że możemy nagrywać znowu ten wywiad, tą serię filmów. Moje poglądy są od zawsze takie same, wolnorynkowe, prawicowe. Jako ciekawostkę powiem, że kiedyś, jak byłem dzieckiem, nie byłem w stanie zrozumieć, czym jest prawica, czym jest lewica, bo w Polsce nie ma takiego podziału. W Polsce są po prostu partie polityczne, nieważne jak się nazywają. I nigdy nie mogłem zrozumieć, dlaczego ktoś nazywa się prawicą, ktoś lewicą. Moim zdaniem zawsze trzeba było robić po prostu tak, żeby ludziom było dobrze. Więc tworzenie sztucznych podziałów nie miało dla mnie sensu. Dopiero później zobaczyłem, że prawica no to są ci, którzy chcą sami zarabiać pieniądze, pomnażać swój majątek i odpowiadać za swoje życie. A lewica to są ludzie, którzy po prostu chcą żyć, zabrać jednemu, żeby dać drugiemu i tak funkcjonować. Więc moje poglądy są bardzo mocno prawicowe, wolnorynkowe. Dlatego też znamy się z Tobą, Wojtek, no bo oglądałem filmy na Twoim kanale, bo zapraszałeś ludzi, którzy mieli podobne poglądy. Także szkoła austriacka, wolny rynek, kapitalizm to są te rzeczy, które mnie interesują. Tak, ja dodam jeszcze tak czysto organizacyjnie, że ten nasz poprzedni film sprzed 2 lat przykuł taką uwagę tych setek tysięcy osób, ponieważ tam był taki tytuł: młody polski milioner, zarabianie jest proste, wystarczy być uczciwym. Także to jest też taki pretekst do naszej dzisiejszej rozmowy. Ja odnosząc się trochę do odbioru tamtego filmu, chciałbym tak zapytać, jeszcze przed tym jak troszeczkę w te poglądy gospodarcze wejdziemy, powiedz, niejako odpowiadając może na taki najczęstszy zarzut, czy ty doszedłeś do pieniędzy niejako rodzinnie, będąc spadkobiercą, czy to była taka samodzielna praca? Wiesz co, miło usłyszeć takie pytanie. Ja mam dopiero 28 lat i mówienie o tym, że ja dostałem jakieś pieniądze, no uśmiecham się, tak. Wszystko zarobiłem sam. Pracowałem bardzo ciężko. Od 16 roku życia wyjeżdżałem do Holandii, żeby zarabiać pieniądze w normalnych pracach, tak jak Polacy na emigracji. Potem założyłem tam firmę sam i z kolegą następną. Później wróciłem tutaj do Polski, tu założyłem już taką firmę, którą teraz kontynuuję cały czas. Więc wszystkie pieniądze zarobiłem sam. Nikt mi nic nie dał. I nie miałem w rodzinie kogoś, kto był przedsiębiorcą, kto mówił mi, co mam robić. Po prostu znajdowałem w internecie, na YouTubie, między innymi też na Twoich kanałach, osoby, które zarabiały więcej. Pytałem się ich, jak to robią. Zaczynałem robić to samo, dodawać swoje pomysły i po prostu konsekwentnie realizowałem swój cel. No i dzięki temu jestem tu, gdzie jestem. Także no, odpowiadając na to pytanie, do wszystkiego doszedłem sam. Okej. Zapytałem o to tak dla porządku, ponieważ to jest takie bardzo powszechne, to znaczy wiele osób twierdzi, że poglądy wywodzą się z tego, jakimi jesteśmy osobami z urodzenia, z rodziny, z pochodzenia. Jeżeli te pieniądze zawsze były, to jest nam łatwo wtedy mówić, że to każdy powinien sam na siebie zarabiać. Jeżeli było ciężko, to wtedy jesteśmy bardziej socjalni, choć to też nie jest reguła, ale dla porządku zapytałem. Idziemy dalej. W takim razie, patrząc na nasz kraj, ty już na przedsiębiorczości, można powiedzieć, zjadłeś zęby. Sporo tutaj interesów robiłeś i nie tylko tutaj, więc to jest taki na pewno dobry punkt odniesienia. Polska versus reszta świata. Na razie skupmy się na Polsce. Co ci się nie podoba w polskiej gospodarce? Co według ciebie działa nie tak, jak powinno? Może by było prościej, jakbyś zadał mi pytanie, co mi się podoba w polskiej gospodarce.
Odpowiadając na to, co mi się nie podoba w polskiej gospodarce, to to, że przedsiębiorca, na przykład taki jak ja, pracując tylko i wyłącznie w Polsce, bo ja też swój biznes prowadzę w Wielkiej Brytanii, teraz głównie w Polsce, nie podoba mi się przede wszystkim to, że zamiast pracować, skupiamy się w 99% na podatkach, na tym, czy można, czy nie można, na obsłudze księgowej, na biurokracji, na komunikacji z urzędami, na odpowiadanie na pisma, wezwania itd., zamiast na pracy. W każdym innym kraju anglosaskim przedsiębiorca zajmuje się pracą, a dopiero potem zajmuje się tym, żeby to udokumentować, bo tam z założenia on nie jest kłamcą, tak jak w polskim systemie tutaj, to nazwać prawnym gospodarczym. Czyli podsumowując to, żeby ten wywiad nie był bardzo negatywny, moim zdaniem w Polsce traktowany przedsiębiorca jest jak po prostu złodziej, którego trzeba docisnąć. No i dzięki temu wszystkie czynności, które wykonuje przedsiębiorca w ciągu dnia, zmierzają ku temu, żeby no, lawirować w tym systemie prawnym gospodarczym tak, żeby go ktoś, przedsiębiorcy, nie zamknął do więzienia. W związku z tym nie mamy tutaj pełnej swobody gospodarczej. Jest ciężko, ponieważ nie poświęcamy czasu na pracę, na zatrudnianie nowych osób, tylko na to, żeby zajmować się biurokracją. I myślę, że to jest taki główny czynnik, który powinien zostać zmieniony, bo jeżeli tego nie zmienimy, no to z Polską nie będzie lepiej, tylko będzie coraz gorzej. No ja chętnie zadam to pytanie, o którym wspomniałeś. To znaczy, co ci się w Polsce podoba, w polskiej gospodarce, ponieważ, no jakby na to nie patrzeć, jednak dorobiłeś się tutaj pieniędzy, więc to chyba nie jest tak, że możesz bezrefleksyjnie przekreślać cały system polski. Wiecie co, mówię tutaj do słuchaczy, którzy słuchają tego nagrania. Wydaje mi się, że Polska jest jednym z najlepszych krajów do zarabiania pieniędzy dzisiaj. Ja zwiedziłem naprawdę mnóstwo krajów i zauważyłem, że Polska ma bardzo dużo elementów, które zostały wytworzone przez prywatne przedsiębiorstwa, które są na najwyższym poziomie na świecie. Nawet jak wsiądziecie w samochód i pojedziecie stąd do Rumunii samochodem, czyli przejedziecie na przykład Czechy, Słowację, Węgry, w zależności z której strony będziecie jechali, i dojedziecie do Rumunii, to zobaczycie, że nie ma co 50 km Orlenów tak ładnych jak u nas, tak? No co by nie mówić o Orlenach, no naprawdę są to porządne stacje. I to nie jest tak, że jadąc gdzieś w Europie mamy te same standardy, do których jesteśmy przyzwyczajeni tutaj. Także staniemy sobie co 20-30 km, zatankujemy samochód, zjemy coś, będzie dobrej jakości paliwo. Takie rzeczy są tylko w Polsce. Ja jechałem na motorze, gdzie ten zasięg jest mniejszy w baku i po prostu tankowaliśmy co chwilę i często się zastanawialiśmy, czy damy radę dojechać do kolejnej stacji, tak? Więc to nie jest tak oczywiste jak u nas. To jest tylko jeden przykład. Drugi przykład jest taki, że w Polsce jest jeden z najszybszych internetów, jakie można znaleźć, tak? W stosunku do Australii, no to po prostu to jest kosmos, jaki my mamy internet, jaki internet wolny ma Australia. Budowlanka. Wejdźcie do typowego mieszkania w Polsce, które jest nowe, odświeżone, załóżmy z rynku deweloperskiego, gdzie ktoś wykończył sobie ładnie mieszkanie, a wejdźcie do mieszkania w Anglii, jak mieszkają Anglicy, jak mieszkają Polacy. Wejdźcie, pojedźcie do Wrocławia czy do Warszawy, zobaczcie, jakie są samochody na ulicach. Największe salony Mercedesa w Europie, jedne z większych, znajdują się we Wrocławiu, w Warszawie. I zobaczcie, no we Wrocławiu jeżdżą same BMW, Porsche, Audi. I z czegoś się to bierze, tak? No Polacy mają mnóstwo pieniędzy wydają, są pracowici i teraz są w takim etapie, że chcą po prostu te pieniądze zarabiać. Wszystkie kraje, które są w Europie, które miały pieniądze z dawnych lat, przez wojnę nie zabrano im tego majątku i nie zniszczono tak elit jak u nas, są po prostu już, jak to nazwać, młodzież, która jest w tych krajach, nie ma ambicji do tego, żeby zarabiać pieniądze, tak jak mamy my, młodzi, którzy chcemy się dorobić. W związku z tym Polacy są teraz na tym etapie, że zarabiają pieniądze, wydają te pieniądze i ta gospodarka się nakręca, tylko są bardzo, bardzo, bardzo hamowani przez rząd. Natomiast tam, gdzie jest łatwo zarabiać pieniądze, w innych krajach, gdzie prawo jest prostsze, podatki są prostsze, ludzie po prostu już nie chcą tego robić. Oczywiście, no wiadomo, jest wąska grupa ludzi, którzy prowadzą firmy, ale no myślę, że Polacy po prostu w szerszej grupie mają dużo większe ambicje i dużo więcej by chcieli zrobić, ale niestety państwo ich hamuje i nie jest to takie proste do wykonania. Podsumowując, wydaje mi się, że Polska to jest jedno z najlepszych miejsc na ziemi do zarabiania pieniędzy dzisiaj w 2020 roku. I to jest naprawdę ciekawe, co mówisz, bo z jednej strony narzekasz na system prawno-gospodarczy, który tutaj mamy w Polsce, natomiast jednak te szanse są. Czyli jak rozumiem, twierdzisz, że gdyby tylko była wola polityczna, urzędnicza, to Polska mogłaby być niemalże rajem. Tak,
Tak. No niestety nie mamy też takiego położenia geograficznego, żebyśmy mieli tu największe porty na świecie, czy lotniska, czy jakieś drogi kolejowe, chociaż teraz coś się tam zaczyna powolutku dziać. No, nie mamy takiego położenia geograficznego, natomiast pod samym potencjałem ludzkim jesteśmy, myślę, bardzo, bardzo wysoko i gdyby dać nam wolną rękę zrobić taką ustawę Wilczka jeszcze raz, no to Polska by ruszyła po prostu tak, że byśmy byli w top 10 na świecie najbogatszych krajów. No niestety wątpię, żeby się to zdarzyło. Ale gdyby tak było, no to każdy ze słuchających no, potwierdzi, kiwnie głową, że Polacy daliby radę i by to zrobili. Jeżeli chodzi o takie statystyki w przeliczeniu na głowę mieszkańca, to jesteśmy chyba teraz w trzeciej dziesiątce. Już w tej chwili nie pamiętam, nie chcę też pomylić. Natomiast może rzeczywiście byłoby to do zrobienia, to top 10. A co powiesz na argumenty ludzi, którzy twierdzą, że w Polsce absolutnie nic się nie da zrobić. Jest fatalnym krajem do prowadzenia biznesu. Tutaj tylko ci urzędnicy czyhają na nas, żeby nas zniszczyć. Po prostu nie ma szans, szkoda zaczynać uciekać. Wiesz co, no rozmowa tak naprawdę sprowadzi się do jednej rzeczy. Pieniądze biorą się tylko i wyłącznie ze sprzedaży na wolnym rynku. No nie mówię o państwowych przedsiębiorcach, gdzie ta sprzedaż jest sztuczna, czy jest monopol. Ale na wolnym rynku, jeżeli mamy produkt lub usługę, który sprzedajemy, to z tego biorą się pieniądze. Więc jeżeli ktoś komentujący uważa, że w Polsce nie da się zarobić pieniędzy, to niech pokaże, jaki produkt sprzedawał, jaką usługę wytwarzał i dostarczał na rynku i ile tych produktów czy usług sprzedawał w ciągu dnia. Tak? Jeżeli ktoś powie, że założył sklep, czy dostarczał usługę i nie zebrał klientów, no to znaczy, że nie potrafi sprzedawać. Nikt go nigdy nie nauczył umiejętności i procesu sprzedaży, w związku z tym no nie zarabia tych pieniędzy. Dlatego uważam, że nie można powiedzieć, że w Polsce się nie da zarobić pieniędzy, bo pieniądze można zarobić wszędzie, gdzie jest wolny rynek w miarę, że mamy w miarę, nazwijmy to, swobodę gospodarczą do takiego podstawowego poziomu, że można założyć sobie dowolny sklep i sobie handlować. I po prostu spróbować sprzedawać produkty i usługi. Jeżeli one będą szły i się sprzedawały, no to znaczy, że te pieniądze da się zarobić. Im ktoś lepiej sprzedaje, tym więcej pieniędzy zarabia. Jeżeli ktoś w ogóle nie potrafi sprzedawać, no to nie dziwię się, że nie zarabia pieniędzy, no bo skąd te pieniądze mają się pojawić? Mhm. To do prowadzenia biznesu i do samej sprzedaży jeszcze wrócimy, natomiast w tej rozmowie pozostańmy może przy otoczeniu polskim i nie tylko. No właśnie, ty już od roku, dwóch bardzo intensywnie podróżujesz po świecie. Można powiedzieć, że chyba odcinasz powoli kupony od lat swojej pracy. No a jeżeli przedsiębiorca podróżuje po świecie, to wiemy, jak to jest. Nawet jeżeli są to turystyczne wypady, to mimo wszystko podświadomie na pewno obserwujesz, jak to tam wszystko działa. Wiem, że masz wiele kontaktów z przedsiębiorcami Wielkiej Brytanii. Jak oceniasz swobodę prowadzenia działalności gospodarczej właśnie na wyspach? Zarabianie pieniędzy w Wielkiej Brytanii jest dziecinnie proste. Śmieliśmy się z kolegą, że to wygląda tak, że Polacy, którzy tam są, którzy są kumaci, są jakby dorosłymi, a Anglicy, którzy tam są, to są dzieci bawiące się w piaskownicy. Jest tak prosto z nimi konkurować i robić biznes, bo po prostu my mamy wyższe standardy niż oni. Nie mówię o wszystkich Anglikach, nie mówię o najbardziej wyspecjalizowanych firmach, przedsiębiorstwach. Nie, mówię po prostu o szerszej grupie ludzi, to naprawdę Polacy mają więcej ambicji, lepsze pomysły, lepszą technologię przynoszą, szczególnie w naszej branży nieruchomości. Nasze mieszkania na wynajem, które my tworzymy, jak wchodzą Anglicy, to nie wierzą, że ludzie są w stanie tak mieszkać, a mamy po prostu meble z Ikei. I to tyle wystarczy, żeby Anglików zaskoczyć. Także tam się biznes prowadzi bardzo prosto. Jak pojedziesz na wyspę na jakiekolwiek spotkanie networkingowe, gdzie będzie na przykład setka Polaków, to oni rozmawiają tylko i wyłącznie o zarabianiu pieniędzy, jeżeli to jest spotkanie biznesowe i w ogóle nie ma tematu faktur, podatków, prawa. Ten temat jest nieporuszany. Nie ma go. Dopiero jak ktoś przyjedzie z Polski, na przykład my byśmy przyjechali i weszli na to spotkanie, to zaczniemy zadawać pytania o faktury, o podatki, o księgowość. Jak przyjdziesz na spotkanie w Polsce, na przykład takie, które my organizujemy, to 70% rozmów w kuluarach opiera się o tym, a jak to rozliczyć, a jaki od tego jest podatek, a nie boisz się tego, a nie boisz się tamtego. I to widać po prostu po nastawieniu ludzi, po rozmowach, o czym się rozmawia i o czym się myśli w takich krajach. W związku z tym w Wielkiej Brytanii skupia się głównie na, człowiek skupia się głównie na zarabianiu pieniędzy, a resztę oddelegowuje prawnikowi czy księgowemu, który ma większą odpowiedzialność niż taki księgowy czy prawnik w Polsce, który nam doradza. I po prostu przenosi się ten ciężar decyzyjności na te osoby, którym płaci się za te usługi, czy księgowe, czy prawne. W
Polsce natomiast nawet jak mamy księgowego czy prawnika, to i tak my musimy za to odpowiadać, więc to jest ta różnica. Podsumowując, w Polsce musimy wiedzieć wszystko, myśleć o wszystkim i sami za to odpowiadamy. W Wielkiej Brytanii skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, że mamy produkt za złotówkę, mamy go sprzedać za 2 złote i jak to zrobić, żeby wszyscy byli dookoła zadowoleni, a całą resztą zajmuje się ekipa, której płacimy za pieniądze. To w takim razie inny kraj, który odwiedzasz regularnie od już kilku lat, Australia. Jak to tam wygląda? Australia jest bardzo podobnym rynkiem do Wielkiej Brytanii. Tam jest taka różnica, że tam jest system wizowy i po prostu większość ludzi jest na wizach turystycznych albo studenckich. Ci ludzie, którzy już tam są, rzeczywiście jak prowadzą biznes, to mają ogromne możliwości do zarabiania pieniędzy. Nie wiem, czy ja to nie mówiłem w ostatnim wywiadzie, który nagrywaliśmy. W Australii wystarczy, że pójdziemy do zwykłej burgerowni, zamówimy burgera i zobaczymy, jak wygląda paragon. Czasami jest po prostu nazwa firmy, smacznego i kwota, jaką wydaliśmy, żebyśmy wiedzieli, co zamówiliśmy, na co czekamy przy odbiorze zamówienia. Więc to pokazuje prostotę tego, jak to wygląda. Oczywiście z roku na rok praktycznie każdy kraj idzie w stronę większych regulacji niż mniejszych. Nie spotkałem się jeszcze z krajem, który zmniejszałby ilość regulacji drastycznie i szedł bardziej na rękę przedsiębiorcom. Raczej idzie to w drugą stronę z racji tego, że te wszystkie kraje są ze sobą powiązane. Natomiast w Australii biznes opiera się o taką zasadę i całe życie no worries, czyli po prostu robimy swoje tak, żeby pomagać innym i zarabiać wspólnie pieniądze i nikt też nie rozmawia o podatkach, fakturach. Po prostu Polska jest, myślę, jednym z głównych krajów, gdzie takich głównych krajów na mapie świata, gdzie ludzie są po prostu dociskani przez co nie powinni być, czyli prawo i podatki. A wreszcie krajów, kwestia tego, jak potrafisz sprzedawać, jaki masz marketing, jaki masz produkt, jaki masz usługę i ten biznes po prostu idzie do przodu i można zrobić olbrzymie pieniądze, bo tam jest zaangażowany dużo większy kapitał niż w Polsce, szczególnie dlatego, że w Australii jest mnóstwo Chińczyków, ludzi z Azji, którzy mają olbrzymi kapitał i wydają po prostu mnóstwo pieniędzy. A nieco inna grupa państw, takich wciąż biedniejszych od Polski w przeliczeniu na głowę mieszkańca. Wiem, że też je odwiedzałeś. Filipiny, Tajlandia, jak to tam wygląda? Jeżeli chodzi oczywiście o prowadzenie biznesu. Wiesz co, Tajlandia i Filipiny to są dwa różne kraje. Oni się tak nie za bardzo ze sobą lubią. Dlatego chyba też, że Tajlandczycy są, Tajowie są bardziej zaradni i ten biznes mają. Nawet na takim poziomie zwykłych budek z chickenami są bardziej rozwinięci. Więc Tajlandia, z racji tego, że tam większość ludzi, którzy przebywają na wakacjach, to Rosjanie, ma podbite ceny nieruchomości. W związku z tym nie jest aż tam tak tanie, jak mogłoby się wydawać, szczególnie na rynku nieruchomości. No a rynek nieruchomości warunkuje inne rzeczy, wiadomo. Natomiast na Filipinach, jeżeli ktoś z Was dzisiaj chciałby, to może będzie taka fajna lekcja dla kogoś, jeżeli ktoś z Was chciałby mieszkać w raju, nazwijmy to w raju, chociaż ja Filipiny nie uważam za raj, jedynie przyroda jest ładna, plaże, słońce i tak dalej. Jeżeli ktoś chciałby z Was mieszkać w raju już teraz i zarabiać 10 czy 20 tysięcy złotych miesięcznie, to wystarczy kupić sobie bilet, na przykład Qatar Airways, polecieć do Kataru, z Kataru do Manili, z Manili na jakąkolwiek wyspę, otworzyć jakikolwiek, wziąć jakikolwiek budynek w podnajem, czyli pójść do właściciela i powiedzieć, poproszę o, będę płacił Panu na przykład 2000 złotych, przyjmijmy, za ten budynek i w zamian za to będę mógł sobie prowadzić tutaj biznes i po prostu ściągać turystów nawet z Polski czy z Europy przez Booking czy inne portale i zostanie Wam taka górka pieniędzy, że codziennie będziecie na plaży i będziecie mieli fajną, przyjemną, spokojną robotę. Jest wielu Polaków, którzy tak właśnie tam to robią. Oczywiście to jest duże uproszczenie i teraz powiem z drugiej strony, jakie są minusy tego. Tam jest tak, że jak podpadniemy Filipińczykowi i zgłosi nas na policję, czy wezwie kogoś, tak, no to możemy mieć bardzo duży problem. To nie jest Europa. W Azji trzeba wiedzieć, jak się zachować. W związku z tym można zrobić tam super fajne pieniądze, ale z drugiej strony człowiek z Europy, który tam przyjedzie, zawsze będzie tym człowiekiem z Europy, outsiderem, nie swoim. No i trzeba bardzo mocno uważać, więc tak to wygląda. Dlatego są olbrzymie możliwości do zarabiania pieniędzy, no ale to jest totalnie inny świat. Mogę powiedzieć Wam taką historię, że był Australijczyk, który na tej wyspie, na którym ja byłem, spotkaliśmy tego pana, on prowadzi teraz tam taką knajpę, który zaczął budować bardzo duży obiekt
przy pomocy budowlańców, nazwijmy to Filipińczyków. No i Filipińczycy mają taką naturę, że nie bardzo chcą pracować. No i malowali jeden pokój przez 2 tygodnie, no i ten pan z Australii powiedział, no słuchajcie panowie, ja wam płacę, daję wam robotę, potem wy tutaj będziecie mieli rozkręcony biznes, wasze żony będą tutaj pracować i tak dalej, wy jesteście biedni, nie macie za co jeść, więc sugerowałbym, żebyście się wzięli do roboty. No i panowie rzeczywiście się wzięli do roboty, skończyli ten duży obiekt hotelowy, taki resort. No i wyobraźcie sobie, że po prostu po otwarciu na drugi dzień spalili cały ten obiekt Filipińczycy. Czyli wyobraźcie sobie taką mentalność, że cała wioska jest biedna, nie ma praktycznie co jeść. Chłop przyjechał, zainwestował olbrzymie pieniądze, żeby dać im wszystkim pracę. Oni w zamian odwdzięczyli mu się tak, że spalili mu to i zrobili sami sobie tak naprawdę na złość, ale oni nawet nie są w stanie tego skumać, że sobie zaszkodzili, a nie jemu. Dlatego tak wyglądają Filipiny. To jest takie podsumowanie tego, jak to wygląda. Można zrobić olbrzymie pieniądze, ale to nie jest Europa. Czyli podsumowując, nie taka Polska straszna, jak ją malują, ale mogłoby być znacznie lepiej. Dokładnie tak. Okej, to tyle, jeżeli chodzi o taką naszą bazową, wstępną rozmowę, powiedzmy gospodarczą, poglądową. W następnej części bierzemy się za to, czym zajmujesz się na co dzień i w czym tak naprawdę się specjalizujesz, bo ty przecież nie zajmujesz się ani gospodarką, ani ekonomią. Bierzemy się wtedy już za biznes. Tymczasem dziękuję za tą część pierwszą. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.